Dobry wieczór, Andrzej Nieczyżał. Ze sporymi problemami, nagrywam jeszcze raz, ale w pigułce, szkolenie, poszkoleniowe webinar Fundacji Przekraczać Granice. Niestety były problemy, wyniknęły problemy. Ja troszkę się zdenerwowałem tym, że 2 godziny męczyłem się. I efekt był niewielki. Oczywiście te materiały zostaną. Niemniej jednak chciałbym jeszcze raz nagrać to, co najistotniejsze. I by ta część była tą oficjalną częścią kończącego się projektu Mieć Wybór 2. I gdzie właśnie projekt Mieć Wybór 2, sfinansowany ze środków publicznych gminy Kleszczów, zakładał szkolenia dla osób, dla mieszkańców gminy Kleszczów, dla osób z niepełnosprawnością, którzy w dużej mierze są wykluczeni z możliwości aktywności. A tak się składa, że internet, że komputery, że nowa technologia im to umożliwia. Zatem zapraszam jeszcze raz na webinar poszkoleniowy Fundacji Przekraczaj Granice w pigułkę na zakończenie projektu Mieć Wybór 2, projektu sfinansowanego ze środków gminy Kleszczów. Nasze szkolenie polega na tym i polegało na tym, że pokazywaliśmy naszym beneficjentom, mieszkańcom gminy Kleszczów, mieszkańcom borykającym się z kilkoma problemami zdrowotnymi, sprawnościowymi, że pomimo ich ograniczeń, pomimo problemów z poruszaniem się, z przemieszczaniem się, z brakiem sprawności, bądź częściowej zależności od osób trzecich, to dzięki tym rozwiązaniom, o których wspominaliśmy, mogą się poczuć naprawdę niezależnie. W latach 2018-2019 9 osób z naszej fundacji wzięło udział w innych projektach, w szkoleniach komputerowych właśnie innych organizacji. Jak się okazało, oczywiście byli zadowoleni udziału z tych spotkań, przedsięwzięć, to jednak w zdecydowanej większości usłyszałem informację, że te szkolenia nie były w pełni dostosowane właśnie pod potrzeby osób niepełnosprawnych. I tak analizując, tak pisząc wniosek do gminy Kleszczów na nowy projekt Mieć Wybór 2, gdzie zakładaliśmy właśnie szkolenia, wziąłem pod uwagę właśnie, wzięliśmy pod uwagę tych osób, ich oczekiwania, ale również przypomniałem sobie własne doświadczenia, wcześniejsze doświadczenia ze szkoleniami. Jako osoba niepełnosprawna, mająca problemy, ogromne problemy manualne, gdzie ogrom czynności wykonuje o wiele, wiele dłużej lub są one dla mnie nieosiągalne, to jednak zawsze marzyłem o indywidualnym szkoleniu, właśnie dostosowanym pode mnie.
żebym nie był traktowany z góry, bo coś trzeba zrobić. Tylko że coś można zrobić dla mnie, coś można zrobić dla innych. Maksymalnie dostosowując się pod ich potrzeby. Dzięki czemu te osoby czują się docenione i o wiele mocniej, o wiele bardziej starają się angażować w to, co robią. Dzięki czemu bardzo często kończy się to sukcesem. Dla naszych szkoleń wybraliśmy właśnie cztery moduły. Trzy moduły są dosyć blisko siebie, bo zaczęliśmy od internetowego konta e-maila, czyli elektroniczna poczta. Postawiliśmy na Gmaila z racji tego, że Gmail ma niesamowitą ilość opcji, rozwiązań, skórek, dodatków, dzięki któremu to bezpłatne narzędzie do wysłania maili, nie tylko wysłania maili, może służyć do tak zwanego obsługi małego biura, bo znajdziemy tam edytor tekstu, znajdziemy tam Excel, Axel i tak dalej, i tak dalej. To wszystko możemy wszystko mieć w jednym na miejscu, w jednym narzędziu. Możemy za pomocą Gmaila rozmawiać głosowo nawet z 50 osobami lub więcej. Możemy się z nimi widzieć. To naprawdę jest bardzo dobre, bardzo fajne narzędzie. Kolejną kwestią, kolejną rzeczą było założenie obsługa profilu zaufanego. Wiadomo, czym jest profil zaufany, zwłaszcza w okresie pandemii, epidemii koronawirusa, gdzie większość osób nie mogło wychodzić z domu. Teraz dopiero powolutku się to zmienia, aczkolwiek nie wiemy, jak to będzie wyglądało dalej. No i na końcu indywidualne konto pacjenta. Często jest tak, że chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie mamy leki, ale znamy stare recepty papierowe, z których kompletnie nic nie mogliśmy odczytać. Teraz jest to możliwe. Dobrze, to zaczynamy od zakładania, tworzenia folderów, kopiowania ich zawartości, przenoszenia zawartości, kasowanie, tworzeniem skrótów i tym podobne. Jesteśmy w folderze materiały szkoleniowe. Widzimy tutaj folder zdjęcia. Następnie budynki, krajobrazy, ludzie, meble. Zapewne te foldery mają też jeszcze podfoldery kolejne. Ale zobaczmy. W folderze budynki mamy jedno zdjęcie. Widzimy miniaturkę. By otworzyć zdjęcie, klikamy szybkim, energicznym ruchem dwukrotnie. Wyłączamy X-em i jeszcze raz. Klikamy w zdjęcie, nie w tekst poniżej pod zdjęciem. Klikamy w miniaturkę, czyli dwukrotnie szybko. Raz, dwa. Zdjęcia tworzone. Wyłączamy teraz X-em i chcemy otworzyć jeszcze raz. Klikamy w grafikę, w miniaturkę, w zdjęcie. Raz, dwa. Mamy zdjęcie tworzone. Przedstawia one
wysokie budynki nad pewną rzeką. Chcielibyśmy ten nazwać to zdjęcie wysokie budynki. By to zrobić, klikamy lewym przyciskiem myszy na napis budynek pod zdjęciem. Po chwili drugi raz klikamy. Wówczas napis budynek 1 zostanie podświetlony niebieską obwódką. I piszemy wysokie budynki. By zatwierdzić tą nazwę, klikamy lewym przyciskiem myszy na wolnej przestrzeni wokół zdjęcia, czyli na polu białym bądź szarym, bo czasami są to dwa różne kolory, bądź naciskamy przycisk Enter na klawiaturze. Tak, nasze zdjęcie zmieniło nazwę. No i jest chyba bardziej adekwatne do tego, co przedstawia, prawda? Myślę, że zdecydowanie tak. Dobrze, wyłączamy zdjęcie i przechodzimy, cofamy do poprzedniego zdjęcia, do poprzedniego folderu. By to zrobić, klikamy lewym przyciskiem myszy na wstecz, czyli ta strzałka z lewej strony ekranu przy folderze, tak? Na wysokości napisu materiały szkoleniowe, zdjęcia, budynki. Cofamy. Dobrze. Wchodzimy w folder krajobrazy. Zobaczmy, jakie mamy piękne zdjęcia. Wszystkie prezentują wodę. I góry. Wysokie góry. Mam naprawdę ładne, bardzo atrakcyjne zdjęcia. Ale jedno zdjęcie mnie osobiście intryguje. Intrygujemy zdjęcie krajobraz 2, gdzie szczyt góry to jakby złoty szczyt. Wydaje mi się, że to byłaby fajna nazwa. Dlaczego? Zajmijmy się tym i zmienimy nazwę z krajobrazu 2 na złoty szczyt. Co robimy? No oczywiście lewym przyciskiem myszy klikamy jeden raz. Odczekamy sekundę i klikamy drugi raz. Teraz również mamy napis podświetlony na niebiesko, z niebieską obwódką. I zapisujemy złoty szczyt. By zatwierdzić i zmienić nazwę, co robimy? Pamiętacie? No tak, oczywiście, klikamy lewym przyciskiem myszy na wolnej przestrzeni wokół zdjęć w danym folderze bądź na pulpicie. Możemy też kliknąć klawisz Enter na klawiaturze. Ale, słuchajcie, jest też taka opcja, że nie chcielibyśmy, bo chcemy skopiować zdjęcie, i chcemy go mieć w innym folderze. Zatem klikamy lewym przyciskiem myszy raz na zdjęcie, a potem prawym przyciskiem myszy na tym zdjęciu, na miniaturce klikamy. Rozwija nam się menu kontekstowe, czyli rozpiska tego, co możemy zrobić z tym plikiem.
I z pewnością to wszystko omówimy kiedyś na kolejnych szkoleniach, ale w tym przypadku interesuje nas, byśmy lewym przyciskiem myszy kliknęli w kopiuj. Przycisk kopiuj spowoduje, że nasze zdjęcia wirtualnie, tak w locie, trafia do tak zwanego schowka. Czyli póki komputera nie włączymy i nie zrobimy innego działania, to komputer będzie miał w pamięci tymczasowej właśnie kopię, którą możemy stworzyć w innym folderze. I teraz chcielibyśmy ją przenieść, tak? Bo skoro skopiowaliśmy, to możemy kliknąć przycisk wstecz. Klikamy jeszcze raz wstecz, by wejść do materiałów szkoleniowych i tutaj wkleić właśnie to nasze ładne, atrakcyjne zdjęcie. Co za tym idzie, ze złotego szczytu chcielibyśmy zrobić skrót. Bo gdy wszędzie skopiujemy to nasze jedno zdjęcie, to okazuje się, że dosyć dużo przestrzeni nam zajmuje. A chcielibyśmy mieć skrót, który będzie faktycznie kierował do danego zdjęcia, ten skrót ważył naprawdę bardzo niewiele. By zrobić skrót, klikamy lewym przyciskiem myszy, odczekamy chwilę, potem prawym przyciskiem myszy. Rozwija nam się menu kontekstowe i klikamy otwórz skrót. Tak, oczywiście da się zrobić to bez lewego przycisku myszy, natomiast dla osób początkujących, zaczynających swoją przygodę z komputerem, zdecydowanie ta metoda da gwarancję, że nic niezaplanowanego nie wydarzy się. Klikamy teraz lewym przyciskiem myszy na złoty szczyt. Złoty szczyt lewym przyciskiem myszy. Klikamy prawym przyciskiem myszy, potem i wybieramy wytnij. Zatwierdzamy lewym przyciskiem myszy i cofamy do folderu wstecz. W tym przypadku nie da się folderu wstecz cofnąć. Zatem klikamy w zdjęcia i ludzie. Chcielibyśmy to przenieść do ludzi, gdzie mamy foldery inne, dziecko, kobieta, mężczyzna. I tutaj na wolnej przestrzeni wklejamy właśnie ten element, czyli prawym przyciskiem myszy. Klikamy na białym polu. Rozwija nam się menu kontekstowe. I klikamy na wklej. W tym momencie nasz skrót, złoty szczyt, właśnie przeniósł się w to miejsce. Dzięki czemu na skróty będziemy mogli docierać do tych plików. Ale tu dla zabawy zrobimy jeszcze jedną rzecz. Chcielibyśmy założyć nowy folder. Czyli prawym przyciskiem myszy na wolnym polu, na białym polu. Potem lewym przyciskiem klikamy na nowy, potem na folder. Pozwalamy tej niebieskiej obwódce być na napisie nowy folder i zapisujemy, nazywamy to przewrotnie nowy folder nowym koszem. Zatwierdzamy enterem. I to, co powiedziałem, jest tylko dlatego, to nazywam nowym koszem, ponieważ chciałbym Wam ułatwić
i umożliwić większe zainteresowanie, bo być może już czujecie się zmęczeni. Wiecie doskonale, że na pulpicie znajduje się kosz, z którego należy usuwać śmieci, czyli stare, bezużyteczne pliki, których już nie korzystamy lub które uznajemy, że są bezwartościowe. Folder nowy kosz, no nie ma takiej opcji, natomiast na pewno wymaga to troszkę zastanowienia się. Złoty szczyt, teraz nasze zdjęcie, skrót, chcielibyśmy usunąć. Klikamy lewym przyciskiem myszy, prawym przyciskiem myszy i klikamy usuń. W tym momencie nasz skrót przeniósł się do folderu kosz. Zamykamy folder. Zamykamy folder, otworzyliśmy go ponownie. I teraz chcielibyśmy skasować ten folder, który nam tak przeszkadza. Czyli zamykamy folder. Najeżdżamy prawym przyciskiem myszy. Wchodzimy na pulpit zresztą. Zaznaczamy prawym przyciskiem myszy folder materiały szkoleniowe. Rozwijamy menu kontekstowe i wybieramy przycisk usuń. Lewym przyciskiem zatwierdzamy i usuwamy. W tym momencie nie mamy już folderu materiały szkoleniowe na pulpicie. Teraz zajmiemy się z zakładaniem skrzynki poczty elektronicznej i bazujemy na poczcie Gmail, ponieważ daje szereg możliwości, takich jak na przykład możliwość rozmowy ze 100 osobami naraz w jednym czasie poprzez jako telekonferencja. Poczta Gmail posiada również możliwość pisania, tworzenia dokumentów takich oficjalnych jak CV i inne. Jego edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny niewątpliwie jest fajnym, ciekawym dodatkiem, bezpłatnym dodatkiem wobec tego, co oferują komercyjne rozwiązania. Ponadto poczta Gmail jest powiązana z przeglądarką Google Chrome, która to umożliwia wyszukiwanie danych własnym głosem. Dzięki czemu osoby na przykład z dysfunkcjami narządu ruchu bądź wzroku po najechaniu na mikrofon, już pokazuję,
będą mogły wyszukać coś samemu w dużo łatwiejszy sposób. Tak, postarajmy się wyszukać pocztę Gmaila. Poczta Gmaila. Właśnie, tak. I po prawej stronie, u góry, mamy przycisk Zaloguj się. Czasami jest on umiejscowiony niżej, czasami wyskakuje nam lista innych skrzynek pocztowych, które już mamy. Wówczas powinniśmy kliknąć na Załóż konto. I tutaj robimy podobnie. Tutaj część kont założyłem na potrzeby szkolenia, ale musiałem je jeszcze powtórzyć. Tutaj miałem właśnie takie jedno konto. Istotne, dobrze. I utwórz konto mamy na dole. Mamy konto na dole. Dla mnie, to znaczy konto dla osoby fizycznej, której bawiłem się bardzo mocno z kontem Jana Kowalskiego. Nie myślałem, że jest to takie trudne, że aż tylu Janów Kowalskich jest i na wszelkie możliwe sposoby już ich konta istnieją. Zatem założę je ponownie na siebie. Po czym te wszystkie konta skasuję. Tutaj źle wpisałem imię, nie w tej rubryce. Przenoszę je do nazwisko. Tutaj wpiszę hasło. Klikam dalej. Co jest nie tak? Zastanawiam się właśnie nad nazwą użytkownika. Wszelkie koncepcje mi się skończyły. Zrobimy to może w ten sposób. Nigdy nie pozwalam na to, by system zapamiętał nasze hasło, ponieważ wtedy może być problem, jeśli będziemy chcieli skorzystać z komputera w innym miejscu. I nie tylko chodzi o komputer naszego znajomego. Tu wpisujemy dzień urodzenia, miesiąc, czyli rok. I naszą płeć. Tak jest. Następnie klikamy dalej. Po czym klikamy na wyślij. Na wskazany przez nas numer przyjdzie SMS. Zastanawiacie się z pewnością, dlaczego
Ja pozwalam sobie udostępnić mój numer telefonu. Pozwalam sobie udostępnić go, ponieważ on jest ogólnodostępny w jednej fundacji i nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu, że ktoś zadzwoni, bo i tak uważam, że każdy telefon, który zadzwoni właśnie do fundacji Przekraczaj Granice, do kontaktu serdecznie zapraszam. Numer jest oficjalny, więc właśnie o to chodzi. Aż tak bardzo nie zależy mi o prywatność, bo on jest numerem fundacyjnym. Potwierdzamy używanie numerów do innych celów. Jeśli chcesz, możesz dodać numer telefonu do swojego konta, by używać go w różnych usługach. Nie chcę go dodawać. Zgadzam się. Jest też taka zasada, że lepiej otrzymywać, bo i tak będziemy otrzymywać reklamy. A reklamy, które otrzymujemy, z pewnością nam odpowiadają bardziej, jeśli coś nas interesuje, niż coś trafia nam się po raz kolejny, co w ogóle nie jest związane z naszym wachlarzem zainteresowań. Akceptujemy wszelkie zgody. Pamiętajcie jednak, to co widzicie, prywatność i warunki, czyli całe zapisy, warto jednak przeczytać i klikać więcej opcji, zapoznać się z całością. Ja klikam, akceptuję warunki korzystania z usług Google. Zgadzam się również na przetwarzanie moich danych w sposób opisany powyżej i dokładnie wyjaśniony w polityce prywatności. Otwieram konto i zatwierdzam przyciskiem potwierdź. W tym momencie mamy konto Gmail. Nie będę wam rozpisywał, dlaczego inne skróty. Natomiast jeśli chcielibyście się tylko zalogować na koncie, bo czasami już jest konto otwarte, czasami nie. Ja idę na skróty i klikam tutaj ten, rozwijam, klikam w ten właśnie 9 kropeczek, czyli w prawym górnym rogu koło konta Google, a tutaj są aplikacje Google i klikam właśnie w konto Gmail. Kolejna wyższość poczty Gmail właśnie nad tym, nad innymi skrzynkami, to jest właśnie to, że wszystko mam w jednym miejscu. Mam wyszukiwarkę, mam mapy, czyli nawigację, mamy YouTube'a, który jest zintegrowany z Googlem, mamy sklep Play, mamy kontakty, dysk wirtualny, na którym zmieści nam się 20 giga danych, czyli możemy zrobić zdjęcia, albumy, przejść swoje pewne rzeczy, które chcielibyśmy korzystać w innych miejscach. Ale tutaj naszym zdaniem klikamy na Gmailu. Przeniesie nas do poczty Gmaila. W tym momencie nie będę wam opisywał, jak wygląda pełne konfigurowanie. Tutaj tylko wyłączmy Google Meet i aplikacja Welcome to Save Emails to PDF, bo to akurat jest dodatkowy plugin, który ja udostępniam, który używam. Jest on przydatny w momentach, gdy chciałbym pewne maile zapisać właśnie do PDF-a, ale o tym może kiedyś indziej. Otrzymaliśmy pierwszą wiadomość, warto ją kliknąć. Tutaj po lewej stronie mamy zakładki odebrane, oznaczone z gwiazdką, odłożone, wysłane, wersje robocze, no i wiele, wiele innych. W tym momencie nie będę się rozdrabniał na temat samego Gmaila,
ponieważ to wymagałoby całkowicie odrębnego szkolenia. Co za tym idzie? Poruszam tylko bardzo podstawowe kwestie, bo każde z dzisiejszych szkoleń wynika jedno z drugiego. Tak jak wspomniałem, otrzymaliśmy pocztę i kończymy konfigurację, konfigurowanie swojego nowego konta Google. Klikamy wiadomość od zespołu społeczności. Tutaj mamy konto. Już jest, że możemy nim zarządzać i tutaj mamy wiele opcji. Ale dobrze, otrzymaliśmy maila. Chcielibyśmy teraz napisać maila, bądź wysłać lub odpowiedzi maila. Chcielibyśmy po prostu wysłać nowego maila. I tutaj wyślemy tego maila do Fundacji Przekraczać Granice z pozdrowieniami ze szkolenia. Nasz mail do Fundacji Przekraczać Granice to przekraczać granice gmail@gmail.com. Tutaj piszę wiadomość, pozdrowienia. Od prowadzącego. Że mi zerzało. Dodajemy tutaj do tego. Czyli jeszcze raz, żeby było wolniej. Jak napisaliśmy wiadomość, klikamy tutaj na dole i wybieramy, szukając danej grafiki. Grafikę akurat u mnie, ja używam takiego programu InfiniView, dlatego ma takie rozszerzenie i takie jakby rozlany atrament. U mnie tak wyglądają zdjęcia związane z grafiką, znaczy tak, pliki związane z grafiką. Klikam na plakat mieć wybór 2, korekta, który był wykonany na potrzeby projektowe. Dlaczego taki jest korekta? Ponieważ musiałem pozmienić kolory w napisach, gdzie faktycznie przygotowaliśmy jeden z plakatów. Coś jest nie tak. I nie chciał nam w ogóle poprawnie się wyświetlać, poprawnie estetycznie wyglądać. Wystarczyło zmienić kolor. Dobrze, mamy pozdrowienia z webinaru dla Fundacji Przekraczaj Granice. Pozdrowienia, tak? W temacie pozdrowienia z webinaru, treści maila, pozdrowienie z webinaru od prowadzącego. Andrzej nie wyczerzał. No i wysyłamy. Klikamy wyślij. I chwilkę potem już powinniśmy mieć dostępną wiadomość na skrzynkę poczty właśnie fundacyjnej. Kolejną ważną czynnością w naszych modułach szkoleniowych jest założenie profilu zaufanego. Aby założyć profil zaufany, ponownie wybieramy wyszukiwarkę Google i w wyszukiwarce Google wpisujemy profil zaufany. No, wpisał mi się profil, ale mamy, tak, już mam podlinkowane. Załóż profil zaufany. E,
Profil zaufany służy nam głównie do tego, że możemy za jego pośrednictwem załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, takie jak zmiany dowodu osobistego, rejestracji samochodu, nie wiem, zgłoszenie wniosku na 500+ na dziecko i tym podobne, czy pobranie aktu, zgłoszenie, pobranie chęci odbioru aktu urodzenia, czy zgłoszenia narodzin dziecka. W dzisiejszych czasach, gdy faktycznie jesteśmy zaganiani, brakuje nam czasu dosłownie na wszystko, to z pewnością jest najlepsza możliwość, by pewne kwestie szybko rozstrzygnąć. Ale najważniejszym i najistotniejszym czynnikiem jest to, że osoby niepełnosprawne, starsze, one mają wreszcie możliwość, by nadążać za pędzącym światem bez zbędnego zmęczenia, ryzykowania. Oczywiście nie chodzi, by siedzieć w czterech ścianach. Niemniej jednak czasami warto sobie jednak ułatwiać życie. Ja też z profilu zaufanego korzystam od co najmniej 2 lat. Niejednokrotnie bardzo mi się przydał. Natomiast zakładanie profilu zaufanego przeze mnie wyglądało znacznie inaczej i moim zdaniem chyba wyglądało lepiej. Ale no, korzystamy z tego po prostu, co mamy. Dobrze, mamy stronę z założeniem profilu zaufanego. Klikamy, odpowiadam na kilka pytań, prostych pytań. No, klikamy na start. Czy ty zakładałeś wcześniej profil zaufany? Tutaj należy twierdzić, że nie zakładałem. Oczywiście zakładałem. W odpowiednim momencie go zaprzestanę zakładania, ponieważ nie można mieć 2 profili. Ale muszę Wam wskazać, jak to zrobić. Pokazać, jak to zrobić, w jaki sposób można założyć właśnie profil zaufany. By założyć profil zaufany, często możemy to zrobić automatycznie, bez zatwierdzenia założenia profilu. Gdy mamy konto w wybranym banku, musimy wiedzieć, czy nasz bank ma taką możliwość. Mamy konto na platformie Envelo. Mamy nowy dowód z warstwą elektroniczną, e-dowód i czytnik NFS. Mamy kwalifikowany podpis elektroniczny, który nie jest tani i generalnie jest tylko używany przez przedsiębiorców. I żaden z powyższych. Sam wybieram żaden z powyższych. Teraz za chwilkę założymy profil tymczasowy, profil zaufany. Jaka jest różnica między profilem tymczasowym, profilem zaufanym? Różnica jest niewielka, ale znaczna. Profil tymczasowy zaufany działa nam przez okres do 3 miesięcy. Niestety jednak nie możemy za jego pośrednictwem załatwić większości spraw. Możemy natomiast odbierać poczty, wiadomości. I tak to wygląda. No właśnie tak. Klikamy załóż tymczasowy profil zaufany. Po czasie oczywiście składamy wniosek. Złóż wniosek osobiście. Tymczasowy profil zaufany możesz uzyskać pod warunkiem, że masz ważny polski dowód osobisty lub ważny polski paszport. Składamy wniosek. Zakładamy, że chcemy się spotkać, bo w tym momencie, gdy wybraliśmy taką formę, to wniosek tymczasowy składamy i by go zarejestrować,
dać mu 3-letnią ważność, będziemy musieli się spotkać zdalnie za pośrednictwem internetu, telefonu, ale właśnie za połączeniem, za pomocą aplikacji Microsoft Teams z urzędnikiem. I tutaj wskazujemy, w jakich najbliższych dniach odpowiadałoby nam spotkanie z urzędnikiem. Przykładowo wybieram 6 października, wtorek, od godziny 18:15. Należy pamiętać szczególnie o tym, że każdy jest zapracowany i nie możemy się spóźnić na spotkanie, bo inaczej nasz wniosek zostanie odrzucony i nie będziemy mieć nawet profilu tymczasowego. Natomiast rozmowa, którą odbędziecie, do tego zadania będzie potrzebne wam kamera z mikrofonem, na przykład w laptopie, w komputerze, laptop, bądź na przykład telefon z tablet, ale z funkcją kamery. Nie jest możliwe robienie samych zdjęć. Przede wszystkim ta kamera musi być w dosyć dużej rozdzielczości, ponieważ musimy go potwierdzić, przesuwając go przed ekranem, przed ekranem kamery. Zatem warto mieć świadomość, że nasza kamera spełnia zadania, no i mikrofon, tak? Dobrze. Wybraliśmy dzień i godzinę spotkania z urzędnikiem państwowym, który potwierdzi nasze konto. Pamiętajcie, zakładanie konta jest 15-minutowe. Jako fundacja Przekraczać Granice zgłaszaliśmy ten fakt, bo naszym zdaniem jest to karygodne, że w dobie cyfryzacji jednak pojawia się taka blokada, taka trudność dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mają problem z szybkim zapisaniem. Jest to problem niewątpliwie. Tutaj już takie próby robiłem też i wpisałem Jan Kowalski. Powtarzam tutaj ten zapis. Dobrze rozdzielać swoje imię i nazwisko podkreśnikiem. Natomiast nie może w nazwie użytkownika nie może być polskich znaków, czyli takich znaków jak O, L, Ci, Si, Ni i tak dalej. W haśle wpisujemy, powiedzmy, to hasło, które uważam za stosowne. Hasło musi mieć 8 znaków, tę dużą, małą literę, jedną cyfrę lub znak specjalny. Dane osobowe. Tutaj, jak widzicie, i tutaj sobie daruję to, ale z pewnością sobie poradzicie. Więc wpisujecie swoje imię, pierwsze imię, drugie imię niezwymagane, nazwisko oraz własny PESEL. Potem klikacie dalej. Danych kontaktowych, jak będzie za chwilkę. Podajcie numer telefonu, podajcie swój adres mail. I klikacie dalej. Po czym wyskoczy wam karta z numerem, kodem, który jest niezbędny do akceptacji założenia, potwierdzenia waszego profilu konta zaufanego. Czasami warto go zapisać na kartce bądź wydrukować. Ta sama wiadomość powinna do was trafić również na maila. I chodzi o to, by ten numer pamiętać. Urzędnik
przeprowadzający z Wami rozmowę będzie miał zadanie właśnie zweryfikować Was, więc jednym z pytań będzie podanie tego numeru. Jeśli podał go prawidłowo, znaczy, że to Wy go weryfikujecie i wiecie, że jest to urzędnik państwowy, a nie osoba, która za Was się podszywa. Potem kliknięcie dalej i zatwierdzenie autoryzacji. Ja pozwolę sobie tutaj wyjść z tego i wejdę na mój profil, żeby mieć już, tak, ja się zaloguję na moje konto już. Oczywiście jest taka zasada, że w przypadku logowania no nie należy zapisywać hasła, natomiast jeśli to jest wyłącznie Wasz sprzęt i macie co do niego pewność i nigdzie się za bardzo z nim nie ruszacie i jest dla Was po prostu to znacznie wygodniejsze, no to oczywiście da się zapisać hasło na komputerze czy na telefonie. Ja to zrobiłem, dlatego loguję się. Mamy już dostęp do konta. Tutaj mamy szczegóły konta, czyli po prostu dobrze. Profil zaufany. Tutaj przez przypadek wyskoczył mu maila, ale zgadzam się na jego udostępnienie, bo często też się z niego korzystam. Gdyby coś pojawiło się nie tak, to nie ma problemu, bym go skasował. Mamy też tutaj na dole strony ePUAP 2. ePUAP 2 przenosi nas do strony, do portalu, z którego możemy załatwić większość urzędowych spraw. Czyli mamy profil, tutaj potwierdzony, że mamy profil zaufany. Mamy też katalog spraw, jak koronawirus, odpis stanu aktu cywilnego, zameldowanie, praca, zatrudnienie, przedsiębiorczość, edukacja, podatki. Właśnie możemy zapłacić podatki, bo profil zaufany służy do tego, że można złożyć właśnie PIT, zeznanie roczne. A to, co chwilkę słyszycie, to akurat pieski, które sobie przechadzają właśnie u mnie po pokoju, także wybaczcie. Zdecydowanie profil zaufany umożliwi, ułatwi Wam życie. Możliwości, które on oferuje, są bardzo cenne, potrzebne. Niemniej taka konkluzja mi się nasuwa. Rzeczywiście, że to, co zrobili administratorzy i okienkiem czasowym, no to tego czegoś takiego w dobie dostępności plus nie powinno być. Zgłosiliśmy ten fakt. Czekamy na naprawienie tych problemów. I ostatnim, zdecydowanie najkrótszym szkoleniem poszkoleniową częścią webinaru będzie indywidualne konto pacjenta, na które teraz się zalogujemy. Tutaj nawet nie chodzi o to, że coś rejestrujemy. Wchodzimy do niego poprzez profil zaufany. Tak, tak. Także już pokazuję, jak to zrobić. W wyszukiwarce Google wpisujemy indywidualne konto pacjenta. Mamy logowanie. Źle wpisałem tutaj, ale klikam na indywidualne konto pacjenta. Wyskakuje nam IKP, internetowy konto pacjenta, bezpłatna aplikacja, czyli to jest strona pacjent.gov.pl. Klikamy w to. Zaloguj się na internetowy konto pacjenta.
Oczywiście tutaj pacjent.gov.pl informuje nas o tym, kto jest administratorem przetwarzanych danych internetowych na koncie pacjenta. Jest nim oczywiście minister zdrowia. I logujemy się na dwa sposoby, to albo za pośrednictwem profilu zaufanego, albo e-dowodu. Ja wybieram tą pierwszą opcję. Tutaj powinniśmy na początku uzupełnić dane, ja jeszcze tego nie zrobiłem. Nie będę wam pokazywał wszystkich moich danych. Zrobię to później, ale wpisanie PESEL-u i innych danych wrażliwych, z pewnością wiecie, co należy wpisać, bo to wszystko jest opisane. Ja klikam, przypomnij mi później. Tak. Tutaj dalej nie pojadę, bo faktycznie tam są moje dane, część danych i na uwagę zasługuje fakt, że tutaj macie historię własnego leczenia, do jakich lekarzy się udawaliście, z jakim dawkowaniem leków się, jak dawkowaliście leki, jakie to były recepty. Przede wszystkim, jeśli zgubicie receptę, kod, to tutaj możecie sprawdzić, właśnie wyszukać wasz kod i iść ponownie do apteki. Możecie zapisać się do lekarza, w sensie wybrać swojego lekarza pierwszego kontaktu. Możecie wybrać własną pielęgniarkę. Możliwości jest naprawdę wiele, które gorąco polecam. Tym samym chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym, tak można powiedzieć, już w dzisiejszym webinarze poszkoleniowym Fundacji Przekraczać Granice. Oczywiście administratorem danych szkolenia jest Fundacja Przekraczać Granice. Nie otrzymaliśmy żadnych zapytań, także nikogo danych i tak nie będziemy prezentowali. A szkolenie zostaje wykorzystane, webinar zostaje wykorzystany do celów edukacyjnych i projektowych właśnie fundacji w ramach projektu Mieć Wybór 2, który został sfinansowany ze środków publicznych gminy Kleszów. Tym samym gorąco zapraszam i zachęcam do udziału w naszych następnych i kolejnych projektach. Odwiedzajcie naszą stronę internetową przekraczacgranice.pl. A ja dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do kolejnego razu. Andrzej Niewieczerzał z Fundacji Przekraczać Granice. Do zobaczenia i do usłyszenia.